Pomysłodawcami konferencji są Andrzej Selerowicz i Ewa Pierucka-Paul, autorzy książki Żydzi Bełchatowa i okolic. Pierwszy znaczący rozwój Bełchatów zawdzięcza właśnie napływowi ludności żydowskiej. Przed 1939 rokiem ta grupa stanowiła znaczną część ludności. Andrzej Selerowicz mówił o tym, jak zrodziła się myśl napisania książki o bełchatowskich Żydach. Mieszkając za granicą, najpierw natrafił na stronę internetową prowadzoną przez kobietę, która swoje korzenie ma w Bełchatowie. Później były tłumaczenie metryk urzędowych i w konsekwencji ogromna ilość informacji, którą należało wykorzystać. To tłumaczenie, ta cała praca miała dla mnie o tyle interesujący wydźwięk, bo śledząc, czy mając jedną metrykę, widzę na przykład Hajka Bełchatowska, czy ktoś tam, myśmy jakieś imię, bierze ślub na przykład. Ojciec zgłasza, matka, rodzice, wiek, wszystko opisane. Wychodzi za mąż za jakiegoś kawalera, powiedzmy, z Babianic. Dalej przeglądam, spisuję. Rok później rodzi mi się dziecko, dostaje takie imię. A jeszcze później ktoś z tej rodziny umiera. I w ten oto sposób, przez kompletny przypadek, zostałem świadkiem tego całego życia. I poczułem się trochę jako sąsiad. Dla autora książki bardzo emocjonalne okazało się spotkania i rozmowy z bełchatowskimi Żydami, którzy obecnie mieszkają niemalże na całym świecie. Ze wzruszeniem wspomina jedno z nich. I kiedy pojechałem któregoś lata na wycieczkę do Izraela, wcześniej się zgłosiłem do pana Menachema Sharona, o którym od niej wiedziałem, że jest z Bełchatowa. A czy ma czas, żeby się ze mną spotkać? Miał czas, spotkaliśmy się. Muszę powiedzieć, sorry. Niezapomniane spotkanie. Spotkałem się z panem Menachemem Sharonem w Tel Awiwie, z jego małżonką. Zarówno on, jak i ona pochodzą z Bełchatowa. On z ulicy Pawianickiej 20 ileś. Ona z Kościuszki 2, tuż przy kościele. Rozmawialiśmy godzinami o Bełchatowie. Pani, jego małżonka, pani Dafna, fantastycznie sobie przypominała wszystko. I jedno, i drugie mówili fantastycznie po polsku, płynnie, pięknie. Pani Dafna zaczęła recytować wiersze, które się uczyła w szkole. Reduta Ordona, Grupa Agamemnona, a balladyna, cholera, już nie pamiętam co. Trwało to dużo czasu, ale bez zająknienia. Także moje pytanie, które im wcześniej zadałem, czy w jakim języku mówili, oni powiedzieli, na to w jednym języku, no oczywiście po polsku. Jak mówiła Ewa Pierucka-Paul, książka, którą napisali wspólnie, ma przede wszystkim uświadomić współcześnie żyjącym, że w Bełchatowie mieszkali Żydzi, a lokalna historia jest z nimi nierozerwalnie związana. Wspominała, że jako dziecko z rówieśnikami bawili się na żydowskim cmentarzu czy pomniku powstałym z macew, nie wiedząc o tym, że jest to miejsce pamięci. O tym, że było tu getto, dowiedziała się znacznie później. Nikt w Bełchatowie wówczas tej części historii Bełchatowa nie upamiętniał, nie wspominał o niej. Kilka lat temu moje wieloletnie zainteresowanie kulturą żydowską skończyło się w ten sposób, że założyłam na Facebooku grupę o nazwie Żydzi Bełchatowscy, The Jews of Bełchatów. Jest to grupa dwujęzyczna, anglojęzyczna i polskojęzyczna. I do tej grupy należy wiele osób z Bełchatowa, często młodych, którzy się interesują, zaczynają interesować się historią lokalną, oraz wiele osób Żydów, potomków Bełchatowian, którzy mieszkają obecnie naprawdę na Konferencja o charakterze popularno-naukowym była okazją do przybliżenia lokalnej historii, a ta, jak się okazuje, jest bardzo bogata, pełna dramatycznych zwrotów i nadal mało znana wśród mieszkańców.